Na koniec zmieniamy temat i przenosimy się na rynek muzyczny, gdzie pojawił się krążek El Symfonica. Kompozytora i wykonawcę Tomasza Ostrowskiego krytycy nazywają następcą Jeana Michela Jarre'a i Vangelisa. To jest płyta, tak naprawdę konfrontacja dwóch światów muzycznych. Muzyki elektronicznej z muzyką symfoniczną. W zasadzie po raz pierwszy jako przedstawiciel gatunku muzyki elektronicznej sięgnąłem po brzmienia symfoniczne. I ta konfrontacja na płycie odbywa się, myślę, w zgrabny sposób. Na płycie El Symfonica jest 12 utworów. Artysta pokazuje techniczne możliwości syntezatorów, które coraz wierniej mogą zastępować orkiestry symfoniczne. W nagraniach ani razu nie pojawia się klasyczny instrument akustyczny, a artysta pozostaje do końca wierny swoim nurtom i pokazuje wielkość oraz moc elektronicznych brzmień. I tym muzycznym akcentem kończymy Kurier. Przypominam, że informacje na bieżąco znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tvpwarszawa.pl.